Dzień dobry, ja nazywam się Przemek, a dzisiaj będziemy mieli drugą część porównania dwóch budżetowych noży, czyli Kabara Dozjera i Kershawa Krajo dwójki w Blackwashu. Test będzie identyczny, czyli mamy na sam koniec mamy kolegę Pomidora, puszkę do otworzenia. Wiadomo, kartka z demobilu do pocięcia. Opa. Dwie puszki do zrobienia improwizowanego palnika i deseczka testowa identyczna jak w przypadku Kabara Dozjera. No i oczywiście nasz zawodnik, czyli Kershaw Krajo 2 w Blackwashu. Zapraszam. Ponieważ zostaliśmy poproszeni o ten test, jak już wspominałem na recenzji Dozjera, oba noże zakupiliśmy. Przez jakiś czas je nosiłem obydwa, używając na zmianę, więc zapraszam Was na recenzję. Zaczniemy sobie od zamkniętego nożyka. Zamknięty Krajo ma dwie okładziny stalowe. Z jednej strony mamy blokadę typu frame lock, z drugiej strony jest to gładka okładzina. Przy frame locku oczywiście mamy zabezpieczenie przeciw przegięciu frame locka, przelotkę na linkę, nie wiem czy będzie słychać. Ta przelotka sobie lata luźno, więc ona się w nożu kręci, co powoduje, że delikatnie tam sobie pyka, ale to nie przeszkadza w użytkowaniu, natomiast jeżeli przewleczemy tu sznurek, to wiadomo, że nie będzie nam się tak bardzo przecierał. Dwie okładziny skręcone są tak naprawdę trzema śrubami. To jest oczywiście śruba od głowni, dwie śruby, które mają tulejki z tyłu. Jedna z tych śrub ma dodatkowe zadanie, o czym przejdę zaraz, jak otworzę nóż. Oczywiście mamy klips. Nóż jest wyjątkowo deep carry, ale tylko w pozycji tip down, bo oczywiście klips możemy przekręcić sobie w czterech pozycjach, czyli z obu stron w pozycji tip down i z obu stron w pozycji tip up. Natomiast w pozycji tip up on, dupka noża będzie nam zdecydowanie wystawała. No jest to oczywiście spowodowane tym, że jest tu dziurka z tą tuleją, ale jeżeli przekręcimy sobie klips, to dupka noża będzie nam zdecydowanie bardziej wystawać. Nóż otwierany oczywiście obustronnym kołkiem lub flipperem i posiada speed safe tak zwany, czyli asystę otwierania za pomocą sprężyny. Pamiętajcie, że w niektórych krajach jest to zakazane, więc jeżeli będziecie chcieli go gdzieś zabrać, to sprawdźcie przepisy. Oczywiście kołkiem da się go również otworzyć. Sprawdzałem. O, no. Tylko flipperem się tłukę w palec. Kołkiem da się go również otworzyć, co jest poprawione, ciężko powiedzieć poprawione, no może inaczej, nóż, wiadomo, ja Wam pokażę, ciężko jest podobieństw nie zobaczyć, czyli 0 Tolerance 0566 i Krajo 2, oba noże spod ręki Hinderera. Różnice oczywiście są w materiałach, różnica jest również w szlifie. Kershaw Krajo ma szlif wklęsły.
Więc to jest w stosunku do Zetki zmiana. Natomiast oba te noże mają również SpeedSafe. I szczerze mówiąc, jak go kupiłem, to byłem święcie przekonany, że oni tutaj przeprojektowali system SpeedSafe'a, że ta sprężyna nie jest w rękojeści, no bo w Zetce zdejmujemy okładzinę i pod okładziną jest sprężyna. Tutaj no, ciężko zdjąć okładzinę, bo po prostu zdejmujemy całą boczną rękojeść. Natomiast po dokładniejszych oględzinach, w ogóle myślałem, że zmodyfikowali to i wprowadzili sprężynę okrągłą pod śrubą od głowni. Natomiast nie. Jak się dobrze przyjrzeć, to nie wiem, czy będzie widać. Jedna rękojeść jest, postaram się trochę nim pomachać, może zobaczycie. Jedna rękojeść jest wyfrezowana, od tej strony jest blaszka, która jest przytrzymywana przez tą śrubę środkową oraz przez śrubę trzymającą głownię i pod tą śrubą jest sprężyna, analogicznie taka sama jak jest w Zetce. Kształt głowni, ja bardzo lubię projekt Hinderera, nie będę tego ukrywał, więc zdecydowanym jestem fanboyem tego projektanta. I ten rodzaj szlifu, włącznie z tą fałszyweczką, mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba również to, że bardzo elegancko, po pierwsze po złożeniu noża, to jest inaczej jak w przypadku Cabara Dossiera. Głownia razem z rękojeścią zgrywa nam się w jedną linię oraz po otworzeniu to jest tak samo jak w Zetce, czyli jimping częściowo znajdujący się na rękojeści, częściowo znajdujący się na głowni, stanowi bardzo fajną całość, jest bardzo wygodny, nie jest agresywny bardzo, ale rękę trzyma dość pewnie, więc naprawdę można jak gdyby na nim w jakikolwiek sposób polegać. Oczywiście w fliperze mamy również detent ball, który sprawia, że chodzi ten nóż troszeczkę gładziej, aczkolwiek jak go kupiłem, to wiadomo, on jest na podkładkach. Nie wiem, czy je będzie widać. Ja gdzieś pod światło tam zaglądałem. Natomiast chodził dość ciężko i musiał się troszeczkę wyrobić. Natomiast oczywiście sprężyna robi swoje, więc nie ma problemu z jego otwieraniem. Głownia ma 89 mm, czyli jest to o 14 mm dłuższa od Dossiera i ma grubości 2,9 mm, czyli jest to 1 mm mniej niż w Cabarze Dossierze. Stal to jest 8CR13 MOV, czyli to samo co w klasycznej 710, więc powiedzmy sobie szczerze, mocno budżetowa stal. Pomiędzy tym nożem a Zetką, pomimo w zasadzie takiego samego wyglądu, bardzo, bardzo podobnego wyglądu, jest kolosalna różnica w cenie, dlatego że Krajo dwójka kosztuje 180 parę złotych w popularnym sklepie z nożami i gdzieś te pieniądze trzeba było zaoszczędzić i zaoszczędzono je niestety nie tylko na materiałach, pomimo tego, że okładziny są stalowe, co mi się bardziej podoba, w Zetce też ta jedna okładzina jest stalowa, druga jest stali G10, to zaoszczędzono oczywiście na stali głowni, tak, i na jakości wykonania. Zobaczcie, głownia nie jest wycentrowana i co ciekawe, wygląda tak, jakby podkładki, na których była, również nie były równe, albo frezy pod okładzinami są po prostu nierówne, więc odstępy pomiędzy głownią a okładzinami również są inne. Z tej strony tego aż tak bardzo nie widać, ale również jest to dostrzegalne przy zamkniętym nożu. Natomiast przy użytkowaniu ten już nie obciera, no to nie jest tak, że on tam gdzieś tam coś przyciera czy coś. Ale i przy użytkowaniu to w zasadzie nie przeszkadza.
Również to zabezpieczenie przed, ono ma swoją nazwę, to nie pamiętam, jak to się nazywa dokładnie. Również jest zrobione trochę mniej solidnie, bo to jest tak naprawdę taka zwykła stalowa podkładeczka, dość cienka. Oczywiście we frame locku macie frez od wewnętrznej strony, co moim zdaniem jest dość eleganckie, bo okładzina jest równa. Jeżeli chodzi o walory takie poczucia tego noża w ręku, to zdecydowanie, to w ogóle nie ma porównania, jest zdecydowanie lepiej odczuwalna solidność tego noża niż w dozierze, tak? To nie ulega wątpliwości. Dwie stalowe okładziny dają pewną wagę, która sama w sobie daje takie poczucie solidności. Może być to złudne poczucie oczywiście, natomiast to odczucie jest takie, sprawia takie poczucie solidności. Plus do tego sam projekt jest moim zdaniem bardzo ładny, ale to też jest oczywiście sprawa gustu. Natomiast uważam, że po prostu jest taki bardziej przemyślany i bardziej dopracowany od Kabara do Zjera. W mierze estetyki i w mierze takiej ergonomii, tak? Czyli takiego utrzymania noża. Ja mam dość małą dłoń, więc ten nóż leży u mnie delikatny, leży u mnie bardzo, bardzo dobrze w dłoni, natomiast oczywiście większa dłoń będzie, nie będzie się mieściła na rękojeści. Z racji oczywiście, mam 89 mm głowni i ja wiem, może za 4 mm dłuższa jest rękojeść, więc wiadomo, że ona nie jest jakaś bycza. Natomiast jeżeli chodzi o użytkowanie codzienne, to wiadomo, że nie jest to nóż do zadań jakichś super ciężkich. Po pierwsze jest to folder, a po drugie stal, która tu jest, to też nie jest jakiś tam wyjebolit, tak? Znana budżetowa stal. Dość uczciwa, natomiast nie oszukujmy się. Dobra, ja go oczywiście dokładnie tak samo jak Kabara do Zjera przed testem przedwczoraj, mamy niedzielę, a ja go strzyłem w piątek, ale go nie używałem, więc nóż powinien być elegancko ostry, kartki troszkę mi zawilgotniały przez 2 dni w lesie, ale nie jest, jest ok, nie? Jak gdyby sprawdzałem, nożyk goli i to goli dość dobrze, proszę bardzo, więc myślę, że możemy przystąpić do testu. Przestawiam kamerę i bierzemy się za test tego noża. Kabelki znane. Kto oglądał test do Zjera, ten wie, kabel antenowy, głośnikowy 2,5 mm, to jest żyła bodajże 2,5, ale może być 4, nie pamiętam. To jest skrętka komputerowa kategorii 6, więc ma jeszcze oplot aluminiowy i to jest magistrala do inteligentnych budynków. To jest podobny kabel jak skrętka, tylko 4-żyłowy, za to żyły są po prostu ciutę grubsze. Dwie blachy z puszek od napojów energetycznych. Po prostu są ciutę grubsze te w napojach energetycznych. No i oczywiście sznurki, do których sobie zaraz przejdziemy. Dobra, to dziabiemy. Thank you.
pocięte. Jedziemy sobie do blaszek. No dobra, to teraz sznureczki. No dobra, sznureczki pocięte. To co? Puszeczka. Tu trochę na teście dozwiera dałem ciała, bo nie włączyłem, no odpadłem baterię i się nie nagrało wszystko. Ale test wyglądał identycznie, więc... Pociąłem tą blachę, więc ją sobie również potniemy. I chciałbym sobie pociąć rąk przy okazji. Teraz mamy puszki, to już również wspominałem na materiale z doziera. Jeżeli nie wiecie jak zrobić taki palnik, to tam Morden na przykład u siebie na kanale to robił, więc można sobie podejrzeć. Opa. Dobra, idziemy po ręcznik, wytrzemy. Nie równie mi to dobrze jak wyszedł. Ale co poradzić. Idealnie nie jest.
jest kolega Pomidor. Powiem wam szczerze, że po testach Kabar sobie lepiej z pomidorem radził. Ale to może być też kwestia samego pomidora. Pomidora da się pokroić, więc jak gdyby no problem. Dobra, przestawiam z powrotem kamerę i idziemy do podsumowania. Żeby było uczciwie. Efekt kartki jest dokładnie taki sam jak przy kabarze do zwierzę. No, niestety. Również należy sobie powiedzieć, że zabawy nasze spowodowały szczerby w głowni. To są oczywiście mikroszczerby. Podobnie jak w kabarze, to jest po samej krawędzi tnącej dość łatwo będzie to naprawić. Natomiast mam wrażenie, że niestety te uszkodzenia są większe niż w kabarze. Aż wezmę kabara, poczekajcie. No. Głownia kabara, nie wiem czy to będzie widać. Tutaj jest. Głownia kabara jakby ucierpiała pod kątem tych szczerb mniej. To jest dość ciekawe. Czy nie, no aususemka... Dobra, co się w tym nożu nie wydarzyło, co wydarzyło się w kabarze? W kabarze się krawędź tnąca po prostu wygięła, znaczy wygięła, zrobiła się struna. Czyli tam ten sam koniuszek się zawijał podczas cięższych prac. W tym nożu to się nie pojawiło, po prostu ta stal jest bardziej krucha. Nie jest podana jej twardość. Kabar podaje 56-58 HRC. Ten nóż nie podaje, znaczy Kerschel nie podaje tutaj twardości. Chyba, zaraz sprawdzę. Nie, nie ma podanych danych twardości. Jest podane, czego nie powiedziałem, 410 na rękojeści. O krawędzi powiedziałem, że no tu się wyszczerbiła bardziej, natomiast się po prostu nie zawinęła, tylko się wyszczerbiła, więc ta stal jest po prostu bardziej krucha. Natomiast jeżeli chodzi o rzecz, która mnie zaskoczyła, zaskoczyła mnie powłoka, czyli ten Blackstone Wash, który pomimo cięcia puszek i różnych rzeczy, w zasadzie nie ma żadnego uszczerbku na tej głowni, więc to jest spoko, że ta powłoka się jakoś tam nie niszczy. Tak, za specjalnie, więc to jest ok. Mam też wrażenie, to co wam powiedziałem przy krojeniu pomidora, że jednak kabar ciutkę lepiej sobie dawał radę z pomidorem, ale to może być wina samego pomidora. Po prostu tamten mógł być trochę twardszy, ten mógł być trochę miększy i to może być tego wina. Natomiast oba pomidorka pokroiły po tym teście, więc uważam, że spoko. Oba sobie dały radę. Konkludując, jest parę rzeczy, które w tym nożu wiem, że mogą spowodować problemy. Wiemy, że cięższe prace, a już nie daj Bóg przyłożenie do tego noża jakiegoś przedłużenia ręki, spowoduje wyginanie się tego stop pina, który jest tutaj z tyłu. I zdecydowanie lepszym rozwiązaniem zazwyczaj, jeżeli jest taka możliwość, to jest stop pin, który znajduje się w głowni. O, czekajcie. Zobaczcie, widać podkładki, mam nadzieję, fosforobrąz zapewne. Wiem, że a propos tego stop pina,
kolejną jakąś tam rzeczą, która niespecjalnie mi odpowiada, to jest mechanika, która pomimo tej sprężyny, to no czuć, że tam jest opór na tych okładkach. Oczywiście można to przesmarować sudawianki, tylko to też no, jak gdyby jakichś wielkich tutaj nam efektów nie uczyni, tak? Kolejną ciekawą rzeczą jest ciekawą, która mi się niespecjalnie podoba, to takie pierdoły są, ale to są pierdoły, które prawdopodobnie też wpływają na cenę. To jest to, że szlif na głownik, który stanowi o blokadzie, zapiera się o frame locka, jest wykonywany dopiero po nałożeniu tej powłoki. To po prostu widać, no w jakiś tam sposób mi to nie pasi, czepiam się, wiem, ale po prostu mi to nie pasi. Aha, co ciekawe, słuchajcie, stop pin też ma delikatny luz. Tego nie zauważyłem wcześniej, dopiero teraz tak mi to się rzuciło w oczy, nie wiem dlaczego. Zobaczcie, jak jest zamknięta, to stop pin jest przesunięty, on sobie fruwa tu po prostu, a jak jest domknięta, to się przesuwa. No ale to też nie powinno jakiegoś tam robić problemu, dlatego że to, czy nóż ma blade play, ten góra-dół, tak, to są składowe dwóch rzeczy, tak, czyli stop pina tutaj i głębokości, jak zapada blokada, tak. Więc nawet gdyby się stop pinciutkę wyrobił, to blokada ma jeszcze kawałek, żeby się zapaść. Ona zapada się, myślę, że gdzieś w jednej trzeciej. Dobrze. Konkludując, czyli zmierzając do końca filmu. Mając do wyboru te dwa noże, tylko te dwa noże, ja osobiście jednak mimo wszystko wybrałbym Kershawa. Różnice w stali nie są wielkie, są na korzyść Dozjera, ale to są bardzo niewielkie różnice. Natomiast estetyka, ergonomia i to wykonanie całe, no jednak jest na po stronie Kershawa. No mi się zdecydowanie bardziej podoba wykonanie tutaj, jest solidniejsze. Wiadomo, ten nóż jest zdecydowanie cięższy. Pamiętam, ile waży, ale to możecie sobie sprawdzić w specyfikacji. I wiadomo, że jego na przykład, jak no nie włożycie go sobie, nie wiem, do marynarki, do Dozjera włożycie, jest leciutki, a tego nie włożycie, będzie wam już ciągnął, po prostu jest dużo cięższy. Natomiast i to poczucie tego, jak on się trzyma w ręku, tak? Tu ten flipper, który robi zajelec, jest bardzo, bardzo taki bezpieczny, tak? Nożyk chodzi bardzo fajnie, z tą asystą otwierania też nie było żadnego kłopotu podczas testów. Jest dość smukły, te okładziny nie są grube, więc sam nożyk jest dość smukły. Ja osobiście, gdybym miał wybierać pomiędzy tymi dwoma nożami, wybrałbym Kershawa. Natomiast jeżeli mam być szczery, to jeżeli miałbym kupić budżetowego EDC-a, to nadal nie kupiłbym żadnego z nich. Prawdopodobnie cały czas stanęłoby na landzie, jeżeli chodzi o budżet, tak, taki typowy budżet, to prawdopodobnie stanęłoby na landzie, bo w tym momencie uważam, że pod kątem mechaniki, jakości wykonania, na głowni Sandvik, stalowe okładziny, mówimy o 910, tak, stalowe okładziny, ułożyskowanie, to wszystko sprawia, że jeżeli chodzi o kasę i jakość wykonania, to bije na głowę po prostu obydwa te noże, więc ja prawdopodobnie, gdybym miał wybierać, wciąż jak gdyby Land jest moim faworytem. Oczywiście mógłbym się porozglądać też z jakimiś Chińczykami typu Ganzo, nie Ganzo, bo to oni też robią fajne wzory. Oczywiście większość z nich jest rąbana, więc jak gdyby shit happens. Tutaj musimy zapłacić między innymi za to, że no jest to projekt Hinderera, tak, brandowany przez Hinderera, robiony przez Kaja, z tym, że w Chinach jak gdyby China, ale jednak mimo wszystko tutaj mamy serwis, mamy wszystko,
co chcielibyśmy mogli od noża i od producenta. Więc no moim faworytem jak gdyby testu tych dwóch noży jest Kershaw. I tyle. Zapraszamy Was oczywiście na wszystkie te nasze linki do mediów społecznościowych i mam nadzieję, że spotkamy się przy następnych nagraniach. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.